Andrzej Seweryn został pobity? Oskarżony komentuje. Andrzej Seweryn został pobity w teatrze, informuje Super Express. Aktor doznał powierzchownego urazu klatki piersiowej. Prokuratura oskarżyła Witolda Mikołajczuka. Do zajścia z udziałem Witolda Mikołajczuka i Andrzeja Seweryna doszło 26 lutego 2021 roku, podaje Super Express. Były to czasy, w których obowiązywał nakaz noszenia maseczek. Teatr, jako przestrzeń, w której zbierały się tłumy, był jednym z miejsc, w których respektowano przepisy dotyczące prewencji rozprzestrzeniania się koronawirusa. Te przepisy nie spodobały się Witoldowi Mikołajczukowi. Zostałem poproszony o założenie maseczki na twarz. Odmówiłem. Stanąłem na krzesełku i zapytałem innych widzów, czy chcą siedzieć w maseczkach. Odpowiedzieli, że tak. Wtedy pojawił się ktoś z obsługi, zaczęli mnie wynosić. Cała sytuacja była dość nieprzyjemna, przekazał Super Expressowi Mikołajczuk. Mikołajczuk miał wymierzyć Andrzejowi Sewerynowi cios pięścią. Tą sprawą zajęła się prokuratura, chociaż dla Witolda informacja o pobiciu, którego miał się dopuścić, jest zupełnym zaskoczeniem. Andrzej Seweryn straci dotację na teatr po wulgarnym apelu? Zapadła decyzja. Nazwisko znanego aktora pojawiło się w akcie oskarżenia przeciwko sprawcy wspomnianego incydentu. Sam Mikołajczuk jest tym zaskoczony. Przecież on stał z boku, nie brał udziału w zdarzeniu, stwierdził w rozmowie z Super Expressem. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ prowadziła postępowanie, które zostało zakończone w dniu 28 czerwca 2023 roku skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko Witoldowi M., oskarżonemu m.in. o spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego Andrzeja S. w związku z podjętą przez niego interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa, oznajmił cytowany przez Super Express Szymon Banna z prokuratury rejonowej w Warszawie. Andrzej Seweryn stwierdził, że został uderzony przez Mikołajczuka w żebra, wskutek czego doznał powierzchownego urazu klatki piersiowej, podaje dalej Super Express. Zdarzenie zakwalifikowano jako występek o charakterze chuligańskim.